Dobiega końca przerwa w spotkaniu Piasta z Gorliczynką. Przypomnę, po 45 minutach goście prowadzą 1-0 i od 32 minuty grają w osłabieniu. Przed Piastem jeszcze jeden pojedynek, wstępnie zaplanowany na 17 czerwca na godzinę 17 w Piwodzie z Santosem. Jednak tutaj data i godzina może się zmienić, tak więc kto chciałby się wybrać na ostatni pojedynek, zapraszam do śledzenia mediów społecznościowych. Dziś Piast rozgrywa ostatni mecz przed własną publicznością. Czas na krótkie podsumowanie. Był to z pewnością ciężki sezon dla Piasta, bowiem jak wiemy, pierwszy sezon po spadku czwartej ligi, jak zwykle dla takiej drużyny ciężko, jednak zarząd oraz piłkarze postarali się o to, aby zająć fajne trzecie miejsce dotychczas i wszystko wskazuje na to, że na tym trzecim miejscu Piast zostanie. Musiałby przegrać ten i ostatni mecz w Santosie, jednak wierzymy, że tak się nie stanie. Trener Radosław Gil wykonał fajną pracę, drużynę przygotował elegancko i miejmy nadzieję, że to trzecie miejsce będzie dobrym symptomem przed następnym sezonem, a ten rozpocznie się już pewnie w okolicach 10 sierpnia. Tak więc w imieniu własnym zarządu dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się i dorzucili cegiełkę do tego, by Piast funkcjonował jak najlepiej w klasie okręgowej. Przypomnę składy, w jakich rozpoczną drugą część obie drużyny. Drużyna gości: w bramce 12 Konieczny z dwójką Pelc, 4 Mucha, 5 Szewczyk, 6 Stecko, 11 Ostrzywilk, 13 Cząstka, 15 Hołów, 18 Krzanowski i z 20 Weres. Skład Piasta: z 1 Harczak, 2 Hołota, 3 Sas, 4 Stopyra, 5 Duda, z 7 Golba, 8 Broda, z 9 Sprawa, 13 Chmielowicz, 14 Habryłko i 16 Wielgosz. Sędzia główny Denis Rokita rozpoczął drugą część spotkania. Proszę wszystkich o sportowy i kulturalny doping. Thank you.
Thank you.
Wodę? No dobra. Niech pije. No zanim z powrotem na miejsce. Nastąpiła zmiana w drużynie Piasta, boisko opuścił Jakub Hołota, grając numer 2, jedno miejsce z 11 Dawid Lis. Teraz! Ale! 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 Ale!
trochę wrócić i odjazd. Zmiana w drużynie Piasta. Boisko opuścił Kacper Chmielowicz, występujący numerem 13. W jego miejsce 17 Tobiasz Duda. Dziękuję.
Gości boisko opuścił Jakub Szewczyk grający z piątką, w jego miejscu z numerem 14 Michał Markowicz. Wszystko przykrywają główki, kurwa, w zasadzie.
czerwoną kartką ukarany na ławce rezerwowych bramkarz gości, oznaczony numer 1 Kamil Niemiec. Zmiana w pieszczy, boisko opuścił Dominik Sas, grający z numerem 3, za niego z dziesiątką Kamil Jasiewicz. Zmiana w drużynie gości. Boisko opuścił Radosław Stecka, grając z numerem 6. Wygrający z 8 Hubert Bober. Dawaj!
16, Arkadiusz Wielgosz. Do podstawowego czasu drugiej części gry arbiter główny doliczy co najmniej 5 minut. Thank you.
przypadku opaniony zawodnik gości, gracz numer 2 Wojciech Pelc. Boisko opuści Mateusz Cząska, więc numer 13, za niego z 16 został Stefan. Arbiter główny zakończył spotkanie Piast, remisuje z Gorliczanką, Gorliczyna 1-1. Był to ostatni pojedynek Piasta przed własną publicznością za tydzień, 17 czerwca, ostatni mecz w sezonie 2022-2023, który Piast rozegra w Piwodzie. Dziękuję za obecny sezon. Do zobaczenia w sierpniu, kiedy ruszy nowy sezon.